Czołem Wielkiej Polsce. W środę spotykamy się na manifestacji w obronie naszych wartości katolickich, polskich. I trzeba podkreślić, że tu jest Polska, a nie Polin. Nie będą nam chanukowicze świeczek w Sejmie odpalać. Nie to, że następuje protestantyzacja Kościoła i sfery społecznej, to jeszcze jest to zarzydzane i obrzydzane i robione wszystko, żebyśmy my nie czuli się dumni z tego, co mamy. A w środę będziemy przypominać konstytucję, którą Polska podpisała, podpisał król Zygmunt August i jest to konstytucja w Parczewie. Także polecam zgłębiać historię, niech się każdy dowie, jaką mamy piękną historię. No i spotykamy się w środę 10 stycznia na Alei Szucha o godzinie 15 i stamtąd z różańcem wyruszymy do Sejmu i będziemy egzorcyzmować solą Sejm i wyganiać stamtąd tego protestancko-żydowskiego demona. Dość judaizacji Polski, dość protestantyzacji Polski i niech się księża obudzą, gdzie są, w jakim miejscu, bo niech zapamiętają, że piekło będzie wybrukowane czaszkami niewierzących księży. Także no, ku pamięci, z tyłu za mną, święta Tereska, patronka kresów, no i tak powstaje dzieło, aby upamiętnić wszystkich pomordowanych przez Ukraińców. Czołem Wielkiej Polsce, trzymajcie się rodacy, zapraszam, bądźmy, pokażmy, że tu jest Polska, a nie Polin, albo Ukropolin. Czołem!